Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś będzie o tym, jak władza Pis, jak Jarosław Kaczyński po raz kolejny rzuciły się na Romana Giertycha. Od 1 kwietnia Roman Giertych jest objęty całą dostępną naszej władzy techniką operacyjną. Co jest o tyle ciekawe, że Roman Giertych przebywa obecnie we Włoszech. A i tak go obłożono na wniosek samego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego inwigilacją, podejrzewając go o to, że popełnił przestępstwo z artykułu 255, paragraf, Pierwszy to jest rozpowszechnianie 250a. Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Ten paragraf brzmi: kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby to przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze. Pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Roman Giertych rzucił hasło z hashtagiem na Twitterze, Czas ulicy. Mówił już o tym, no, nawiązując też do tego, co się dzieje na przykład w Izraelu, gdzie w obronie demokracji wyszło 600 tysięcy ludzi. Porównując do sytuacji w Polsce, to tak jakby. W Polsce wyszło protestować około 2,5 miliona mieszkańców, na przykład Warszawy. W każdym razie Giertych w tej chwili jest we Włoszech. Po co w takim razie objęcie go taką kontrolą operacyjną? Ano po to, żeby prześladować wszystkie osoby, które się będą z nim łączyły, żeby móc teraz szpiegować sieć na wybory. Roman Giertych kilka tygodni temu zapoczątkował na Twitterze, Sieć na wybory, czyli taki, e, taką organizację tych, którym zależy na tym, aby docierać z prawdą i z informacją bezpośrednio do ludzi. Ta inicjatywa Giertycha e, odniosła niewiarygodny sukces. E, od kilku tygodni to hasła, które dyktuje sieć na wybory, dominują w polskim internecie. E, kiedy e, i spróbował przebijać się z fałszywą narracją, że broni Jana Pawła II, to na Twitterze i na całej tej dyskusji, Twitter to jest takie środowisko dziennikarzy, polityków, biznesmenów, ludzi służb, na Twitterze do, dominowała katastrofa, czyli hasło rzucone przez Giertycha. Cała w tej chwili Bezpieka jest zorientowana na to, żeby w jakiś sposób dorwać giertycha. E, parę tygodni temu, e, to jest pewnie w parę tygodni, to może złe określenie, kilka miesięcy temu, po wyborach, które e, wygrała, e, mamy tam zmianę, mamy zmianę premiera we Włoszech, e, to jest te, te nowe wy wybory, to wydawało się PiSowi. Ee, że to będzie jakieś, jakaś zmiana jakościowa w, w relacjach e, z Włochami, że może coś mm, uda im się uzyskać. E, no ale się szybko okazało, że Giorgia Meloni e, nie jest e, taką znowu e, zwolenniczką relacji z PiS, żeby im coś e, pomóc, coś dać, tak jak oni oczekiwali, że im zapakuje Romana Giertycha i wyśle do Polski. E, to jest w ogóle poza jej zasięgiem. Tam e, zupełnie inaczej działa praworządność. Tam polityk, który wygrał wybory, nie jest w stanie e, łamać prawa po to, żeby spędzać zachcianki. Moi informatorzy stwierdzili, że e, wysłannicy Jarosława Kaczyńskiego i PiS sugerowali Meloni, że mogą zaoferować jej takie usługi informacyjne, których jej nie wypada i których ona u siebie nie może zrobić. Krótko mówiąc, sugerowali jej, że pomoc w temacie Romana Giertycha może skutkować e, pomocą jej w rozprawie z jej opozycją. E, no, najlepiej świadczy o tym, jak została ta propozycja przyjęta, fakt, że dziś o tym państwu mówię. No Druga strona była bardzo zaszokowana. Panowie odeszli z niczy i teraz próbują uruchamiać wszystkie dostępne siły w Polsce. Z tej inwigilacji, która została zrobiona, wiele nie, nie będzie... Nie, się działo, poza tym, że osoby, które się będą kontaktować teraz z Romanem Giertychem, będą obejmowane techniką operacyjną przez kilka dni, a następnie być może będą dalej występować o kolejne techniki, kolejne zgody, po to, żeby sprawdzić, kto w Polsce odpowiada za sukces sieci na wybory. Krótko mówiąc, PiS przeraził się tą siecią społeczną, którą. W tej chwili steruje gier tych, której przewodzi, no i starają się, będą starali się to w jakiś sposób wyłączyć. No, drodzy Państwo, zaczyna się bardzo brzydki czas. To znaczy, PiS już ma świadomość, że w normalnych warunkach, w normalnej, w, czy w normalnych wyborów to i tak byśmy nie mieli. To znaczy te ostatnie już 2019 i 2020 roku już były wyborami nieuczciwymi, już były wyborami, które zostały przeprowadzone z naruszaniem naruszeniem procedur demokratycznych, w których państwo wykorzystywało Pegazusy, czyli, czyli broń do zwalczania terrorystów przeciwko przeciwnikom wyborczym w którym wykorzystywano służby specjalne do prześladowania opozycji w którym przekazywano zdobyte przez służby specjalne informacje do, bezpośrednio do tych którzy działali na rzecz wyboru, wyborów w PiS czyli ułatwiali im wygrywanie ułatwiali im jakieś ofensywy polityczne Teraz będzie drodzy Państwo jeszcze gorzej. Jak daleko się posunie Jarosław Kaczyński, jak daleko się posuną jego mm, akolici Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, Zbigniew Ziobro. No, Drodzy Państwo, posunął się bardzo daleko, dlatego że Wąsik i Kamiński, to nawet teraz im jeszcze pod tą władzą zagląda w oczy więzienie, bo popełnili przestępstwa, zostali skazani. Na trzy lata bezwzględnego więzienia, i to był rok 2015. Andrzej Duda ich ułaskawił, ale jak się okazuje nieskutecznie, bo proces się nie zakończył, strasznie naplątali te procedury i grozi im po prostu od powrót do takiej sytuacji, w której zostaną skazani i będzie musiał Duda podjąć jeszcze raz decyzję. Gdyby się władza zmieniła, może się okazać, że oni po prostu płynnie wrócą do więzienia, jeszcze zanim zostaną osądzeni za te przestępstwa, które popełnili w ciągu ostatnich 8 lat, a ich jest po prostu odgroma już. Sam Pegazus, czyli samo to użycie tej broni przeciwko takim ludziom jak pani prokurator Wrzosek, Roman Giertych. To są Krzysztof Brejza, szef kampanii opozycji w 2019 roku. Tylko te rzeczy to jest kilkanaście lat więzienia, to są górne pułapy, więc oni będą no będą walczyć w taki sposób, w jaki właśnie pokazujemy tutaj. Czyli od 1 kwietnia Roman Giertych jest bezprawnie inwigilowany. Najprawdopodobniej ta decyzja nie została jeszcze zatwierdzona przez sąd. Czyli ona będzie zatwierdzana, prawdopodobnie jutro lub pojutrze, będzie wniosek do sądu o to, żeby ta kontrola operacyjna nad Romanem Giertychem została zatwierdzona. No jest to oczywiste bezprawie. Roman Giertych nie wzywa do obalania. Demokratycznie wybranej władzy. Roman Giertach wzywa do protestowania w obronie swobód demokratycznych. To są zupełnie innego rodzaju rzeczy, do obrony praworządności. No, jest takie, był taki poeta, człowiek bardzo świadomy politycznie, nie zawsze mu się zdarzało być po właściwej stronie sporu, ale tym bardziej należało ocenić jego spostrzeżenia te po latach. Antoni Słonimski kiedyś zauważył, że tonący brzydko się chwyta. Czyli nie brzydko, tylko brzydko. No więc będzie nas tutaj czekać bardzo nieprzyjemna, bardzo brudna kampania wyborcza. Państwa zapraszam jutro na godzinę 10.15 Na mocny materiał mój i Tomka Szwajgierta, w którym opowiemy o innych działaniach wymierzonych także w nas. Tutaj te szersze spektrum zwalczania opozycji. Roman Giertych i jego sieć na wybory, po prostu jak widać, stały się celem numer jeden, ale to nie jest jedyne działanie wymierzone w opozycję. W tej chwili. Ten gigantyczny wzrost przestępczości w Polsce, on jest tym spowodowany, że PiS i Kaczyński po prostu przestawili działania służb, działania policji, po prostu na zwalczanie opozycji, a nie na e, walczenie z przestępczością. Oni się po prostu niczym innym nie zajmują, na poważnie, jak tylko i wyłącznie e, zapanowaniem nad opozycją, zastraszeniem, zniszczeniem, tych, którzy mogą im zagrozić. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważny materiał i uważam, że jak możecie, to postarajcie się go gdzieś podać, zarekomendować, w jaki sposób PiS, Jarosław Kaczyński przestraszeni po prostu siłą tego narastającego buntu Starają się po prostu zgnieść go w zarodku, zastraszyć ludzi. To jest ważne. A ja, drodzy Państwo, polecam historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą. Jednym z autorów w tym numerze jest na przykład o idolu Jarosława Kaczyńskiego, o Józefie Piłsudskim, który był agentem obcych wywiadów, austro-węgierskim człowiekiem, który jak się dorwał do władzy. Kazał zabijać tych, którzy znali prawdę na jego temat. Kiedy Jarosław Kaczyński mówił o tym, iż jeżeli jest dyktatorem, będzie dyktatorem, to takim jak Piłsudski, to mówił na jesieni zeszłego roku, to warto przeczytać ten tekst, żeby zrozumieć, o czym on mówił, bo on praktycznie kpił. Piłsudski był człowiekiem, który zlecał mordy polityczne, akceptował przemoc wobec tych, którzy go krytykowali ludzie, którzy pisali o nim źle, byli pombici, na przykład tracili oko jak Jan Dobraczyński albo na przykład e, jak e, to byli jak autor kariery Nikodema Dyzmy e, byli po prostu bici i porzucani w rowie na to, żeby e, Umrzeć, jeżeli by ktoś ich nie znalazł, nie zawiózł do szpitala. Szanowni Państwo, mamy taki powtórkę z rozrywki. Jak zwykle ktoś kiedyś, Marx kiedyś powiedział, że historia powtarza się jako farsa. No i trochę tak jest. Więc dobra wiadomość, zła wiadomość jest taka, że rządzi nami gang. Dobra wiadomość jest taka, że jest to gang Olsena, który się potykał o własne sznurówki. Historia na weekend, drodzy Państwo, ja zapraszam też na 224.pl. Tam jest lista ponad 900 afer, zbliżamy się do 1000. Też prośba do Was, abyście tą listę kolportowali. Pamiętajcie, sieć na wybory na Twitterze Roman Giertych, człowiek, przeciwko któremu właśnie PiS po raz kolejny sięgnął po nielegalne działania, po to, Pomawiają Romana Giertycha o terroryzm, żeby spróbować rozbić sieć na wybory, którą, która po prostu wzbudziła ich strach. Do zobaczenia.